Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie po pierwsze o moich planach na nowy serwer EU9, który startuje już za tydzień w piątek o godzinie 16, a po drugie opowiem wam o fali banów, które miały miejsce dwa dni temu bodajże, za kupowanie tańszych grzybków. Dokładnie po raz kolejny mamy sytuację tą co kiedyś z Czechami, ludzie kupowali tańsze grzybki, no i prędzej czy później doigrali się bana. Miało to miejsce na wielu serwerach, głównie na EU7, no ale tak naprawdę na każdym serwerze że praktycznie jakiś gracz został dotknięty. Zaraz do tego przejdę. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy wy planujecie grać na EU9. Jeżeli tak, to jaką klasą postaci, czy będziecie grzybić, czy może będziecie grać free to play. Chętnie sobie poczytam. Dawajcie znać w komentarzu. No i dobrze, zaczniemy sobie może od tego EU9, bo już dostaliśmy informacje. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj o godzinie 10 rano wystartowała prerejestracja, no i już można zakładać sobie konto. Ja swoje już mam założone tutaj lokalnie, no i jak widzicie mam berserka właśnie na tym EU9, no i tak naprawdę wszystko już jest gotowe. Mamy odliczanie, mamy tydzień i prawie 4 godziny jak ja to nagrywam. Właśnie do startu tego serwera. Start będzie 5 stycznia o godzinie 16. Co mogę dodać? Warto założyć konto wcześniej, dlatego że po pierwsze już w tym momencie możecie sobie kupować grzybki, do czego zaraz przejdę. Jest promocja 20%, ona będzie trwała przez cały czas trwania prerejestracji, więc już można zrobić zapasy. Nawet lepiej jest to zrobić wcześniej, szczerze mówiąc, bo nawet jakby coś tam wam nie doszło, jakieś grzyby z pakietu startowego czy coś, to jeszcze będziecie mieli czas, żeby napisać na support, zgłosić to i dostać te grzyby, a jak zrobicie to na ostatnią chwilę, czyli na przykład w piątek, to możecie odpowiedź dostać dopiero po weekendzie startowym, no i wtedy stracicie tak naprawdę pierwsze, niemalże najważniejsze 3 dni serwera, no bo pierwsze początkowe, gdzie jest to combo eventów, no i to wszystko, wiadomo jak to wygląda, także nawet lepiej jest zrobić te zakupy wcześniej. Kolejna sprawa jest taka, że jak założycie konto, mówię, jest to dostępne od dzisiaj, od godziny 10, to możecie to konto sobie połączyć z kontem ogólnym Shakes and Fidget i dostaniecie dodatkowo 25 grzybków po prostu za darmo, tago, za samo połączenie z tym ogólnym kontem Shakes and Fidget, więc po prostu warto jest to zrobić właśnie w trakcie trwania tej prerejestracji. Ja tutaj mam swojego berserka, no ale zaraz do tego przejdziemy, bo oczywiście moje plany, myślę, że wiele osób tutaj ciekawią, bo co chwilę dostaję pytanie, czy będę grał na EU9, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, czy będę robił gildię. Także to wszystko na spokojnie. No i właśnie, co do tej informacji mamy tutaj napisane na poczcie. Nowy świat gry EU9 już czeka na premierę 5 stycznia, więc na co czekasz? No i tu można założyć konto, już mówię, od dzisiaj od 10. Możemy dostać 25 grzybków za połączenie. No i oczywiście można zakupić pakiety startowe, jakieś tam grzyby ewentualnie, jeżeli planujecie mocniej grzybić. No wszystko już w tym momencie podczas trwania tej prerejestracji. Także to jest najważniejsza informacja. Kolejna sprawa to jest to, że na nowym świecie EU9 będą zmienione wyprawy, czyli te tak zwane ekspedycje. Dużo osób mnie pyta, co z tymi wyprawami, czy one w końcu wejdą do gry, czy nie wejdą, co się z nimi dzieje. Oni ciągle je testują. Pamiętam, że na serwerze EU7 wychodziły właśnie wyprawy i tam przez miesiąc były testowane, potem na EU8 wyszła nowa klasa postaci Necro, no a teraz mamy znowu wyprawy. No i właśnie, mamy następujące zmiany, które będą tylko na EU9. Gwarantowany podstawowy łup, przepraszam, w postaci złota i PD na koniec wyprawy został obniżony, ale ilość złota z walizek i punktów doświadczenia z gwiazdek została zwiększona. Więc mamy, będziemy mieć wyprawy na nowym serwerze, pewnie znowu przez miesiąc dostępne. Też to będzie ciekawe, też w sumie sobie dla testu ogram te wyprawy, zobaczymy jak to wygląda. No i właśnie jakieś tam zmiany dotyczące tych wypraw weszły. Kiedy te wyprawy wejdą na inne serwery, nie mam pojęcia. Wygląda na to, że oni je ciągle testują, ciągle je balansują, głównie sprawdzają na nowym serwerze, na starcie jak to wygląda, więc w sumie ciekawe, może w końcu się doczekamy, aż te wyprawy wejdą również na inne światy gry. Byłoby na pewno miło. Dobrze, i tyle. Jeżeli chodzi o moją grę na EU9, to jak widzicie gram berserkiem, natomiast moja gra będzie tam bardzo, bardzo krótka. Dlaczego? Bo ja startowałem na EU8, czyli tak na naprawdę no miesiąc temu, troszkę ponad miesiąc temu, mamy tutaj świeżą postać, no i planuję oczywiście startować na poważnie na EU10, bo to jest okrągły serwer i już od dawna mówiłem, że będę tam grał, więc EU9 jest taki przejściowy, pogram albo przez pierwszy weekend, głównie na streamach, będziemy się tam na streamkach bawić i sobie klikać for fun,
Więc albo pogram właśnie na streamach przez pierwszy weekend, pierwsze 3 dni, albo może ewentualnie pierwszy tydzień, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Tak czy inaczej postać będzie tylko i wyłącznie dla zabawy na chwilkę, nie będę tu na pewno grał long term. Co do gildii, nie tworzę swojej gildii, od razu tutaj mówię, do gildii dołączam już gotowej, która nazywa się Shadow Syndicate. To jest gildia, która gra na wielu serwerach, między innymi tutaj na EU8 również, no i tam chłopaki bardzo mocno ogarniają, mają bardzo potężne community zbudowane na Discordzie z różnych serwerów, bo na różnych startują, no i właśnie tam sobie będę grał. I zachęcam ludzi, w sensie ludzi, zachęcam was, widzów, jeżeli ktoś planuje grać na EU9, do dołączania do tej gildii, bo gildia, mówię, jest naprawdę ogarnięta, fajna, z dużym doświadczeniem. No i jeżeli chodzi o jakieś wymagania, no to przede wszystkim jest dla graczy eko, ewentualnie grzybiących, głównie dla eko, żebyście przynajmniej te pierwsze dwa pakiety, czyli pakiet startowy i twierdzy, kupowali. Oczywiście wiadomo, aktywność, jakieś tam, no, podstawowa wiedza o grze, chociaż to wiadomo, zawsze tam przed startem jeszcze pewnie poduczą, jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, pytania, odpowiedzą na tym Discordzie, bo tam jest naprawdę dużo zakładek, dużo wskazówek. No i jeżeli chodzi o jakieś tam podstawowe wymagania, oprócz tego, że szukają graczy eko bądź grzybiarzy, o tej aktywności codziennej, no to dzień pierwszy ulepszenia 6-6, chodzi oczywiście o skarbiec i trenera. Oczywiście o te ulepszenia gildyjne, wiadomo. Więc pierwszy dzień 6-6, drugi dzień 8-8, no i dzień trzeci 10-10. Tak, tutaj dostałem takie wytyczne, powiedzmy, na Discordzie, żeby wam przekazać. Także no, jeżeli jesteś graczem przynajmniej eko, kupujesz przynajmniej dwa pierwsze pakiety, to pisz tutaj do mnie, nawet możesz napisać, ja cię tam przekieruję, żeby dołączyć sobie do tej gildii i wspólnie pograć. Ja pogram chwilę, ale zawsze przynajmniej przez chwilkę sobie razem pogramy. Ja osobiście tą gildię polecam, bo oni chcą na poważnie wziąć się za ten serwer i oczywiście pograć tam dłużej. No, więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o kwestie gildii. Kolejna sprawa to oczywiście pakieciki startowe, twierdzy i generalnie zakup grzybów. Polecam robić to na stronie home.syfygame.net. Już w tym momencie możecie założyć postać na tym EU9, tak jak wspomniałem, kupić nawet już pakiet startowy. Gry Fosmok z pakietu startowego powinien i tak się liczyć dopiero od startu serwera, czyli od piątku następnego od godziny 16, więc już w tym momencie możecie kupować pakiecik startowy, robić jakieś zapasy grzybów na ten serwer i to wszystko robić przez stronę home.syfygame.net. Jest to oficjalna strona twórców gry, co ja wielokrotnie powtarzam, ale po raz kolejny, może są tu jacyś nowi gracze, którzy, no wiadomo, dopiero wracają do gierki po dłuższym czasie, bo nowy serwer czy coś, więc jest to oficjalna strona od twórców gry, można tam kupić grzybki taniej w porównaniu do aplikacji mobilnych, Steama i tak dalej, i po prostu, no jest to taki sklep internetowy Shakesa. Można tam używać kodu twórcy przy zakupie, jak wybierzecie pakiecik startowy, czy potem twierdzy, jak będziecie mieli go dostępnego na koncie, czy ogólnie jakieś grzyby, klepsydry, cokolwiek, to przy zakupie możecie rozwinąć pole kod twórcy, wpisać neutral, to co widzicie na banerku nad moją głową, i ja z każdej transakcji dostaję 5% od tego, co zapłacicie, po prostu. Więc ślicznie wam dziękuję od razu za wsparcie, będzie mi bardzo miło, jak będziecie kupować pakieciki startowe, twierdzy i ogólnie wszystko, czy to na ten nowy serwer, czy ogólnie do Shakesa, powiedzmy, właśnie z moim kodzikiem. Dlatego, że jest to dla mnie ogromne wsparcie. Mało tego, co miesiąc robię giveaway'e, czy to na paysafe cardy, czy to na grzybki, w zależności co tam zwycięzca sobie wybierze. No i właśnie jak ktoś używa mojego kodu twórcy, może do mnie wysłać screena potwierdzającego, jak używa tego kodu twórcy, nawet kupując pakiet startowy, cokolwiek, wysyłasz mi to na Discordzie, na Instagramie, na mailu, gdzie ci wygodniej, i po prostu ja cię dopisuję do giveaway'a. Giveaway'e są co miesiąc, teraz będzie w styczniu, właśnie z racji, no po prostu tego, że używacie tego kodu twórcy często, wspieracie mnie w ramach takiego podziękowania dla was. Jak się na tą stronę zalogować? Wchodzicie sobie właśnie na home.syfygame.net. Możecie kliknąć tutaj opcję w lewym dolnym rogu, nawet jak jesteście na tym koncie, bo to już tutaj powinno działać. Dokładnie, wchodzicie sobie na swoją postać na EU9, lewy dolny róg opcje, zakładka postać, tam macie ID postaci. Ja tego nie będę pokazywał, bo no nie wypada, żebyście znali moje ID postaci. Kopiujecie, wklejacie na tą stronę właśnie home.syfygame.net, no i się logujecie na swoje konto i możecie robić zakupy. Tak to w dużym skrócie działa. Dobrze, co do jeszcze EU9, to o gildii powiedziałem, będę grał chwilę, jest to takie bardziej przygotowanie pod EU10, będzie pewnie niespodzianka ode mnie dla was na start serwera, natomiast to pewnie oficjalnie będę mógł dopiero powiedzieć za tydzień w piątek o 16, jak serwer wystartuje, ale pewnie jakąś niespodziankę ode mnie dostaniecie, także wyczekujcie, sprawdzajcie kanał mojego Discorda i to wszystko, bo informacje na ten temat dostaniecie.
dostaniecie. No i chyba tyle odnośnie tego serwera, chyba wam wszystko powiedziałem. Potestujemy sobie nowe wyprawki, pobawimy się. Nie wiem, czy będą jakieś odcinki z tego EU9, raczej nie, raczej głównie to będzie na streamach. Poklikamy troszkę na grzybkach, wbijemy jakiś fajny level, pobawimy się z widzami. To nie będzie żadnego tryhardu, od razu mówię, nie będziemy tu nie wiadomo jak cisnąć, czysto for fun. I pewnie skończymy albo, mówię, po pierwszym weekendzie, albo po pierwszym tygodniu. I tyle. I tak naprawdę tyle. Takie są plany, tak to wygląda. A wy oczywiście piszcie, jakie wy macie w komentarzu, jakie wy macie plany na ten serwer. Czy startujecie, czy nie. Jeżeli tak, to jaką klasą postaci, czy free to play, czy na grzybkach. Co ogólnie planujecie sobie zrobić. EU9 moim zdaniem, no, będzie to serwer słabiutki. Patrząc na to, jakim serwerem jest EU8, gdzie tu mamy, no, naprawdę... O, serwer nie odpowiada akurat. Gdzie tu mamy naprawdę masę mocnych graczy, mamy masę mocnych gildii. Ten EU8 w ogóle wyszedł, wydaje mi się, że no 100 razy mocniejszy niż każdy się spodziewał. No to EU9 na pewno, z racji tego, że EU8 było takie mocne, pod teraz już mocni gracze się szykują na EU10, bo już niedługo, zapewnie około 1,5 miesiąca, wystartuje. No to EU9 to będzie taki serwer przejściowy, prosty, tani, więc jeżeli kogoś nie interesują numerki, 9 mu nie przeszkadza, to EU9 będzie idealną okazją, żeby tanim kosztem, powiedzmy, wbić sobie właśnie topkę. Tak to ogólnie się prezentuje i tak to wygląda. Dobrze, tyle odnośnie nowego serwera. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do EU9, to dawajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem, jeżeli o czymś zapomniałem. No i teraz lecimy sobie do banów. O co chodzi z banami? Z banami chodzi o to, że po raz kolejny jakoś tam był jakiś skrypt, czy był jakiś, nie wiem, błąd, cokolwiek, co dzięki czemu, może tak, dzięki temu błędowi, bugowi, jak to odmienić, tak to odmienić, nieważne, można było po prostu kupować taniej grzyby. Po raz kolejny kiedyś nagrywałem na ten temat, bo głównie Czesi byli, powiedzmy, no, jakoś tam dotknięci tym tematem, bo bardzo dużo czeskich graczy dostało właśnie bany, dlatego że też jakiś tam sposób w Czechach odkryli na takie tańsze grzyby, no i bany poszły naprawdę falami, masa osób dostała bany wtedy, no i teraz sytuacja się powtarza, znowu dużo Czechów, w sensie nie tylko Czechów, ale ogólnie dużo graczy, może tak, korzystało właśnie z kupowania tańszych grzybów, no i po raz kolejny poszły bany, akurat taki prezent po świętach, podejrzewam, że no tam twórcy gry, generalnie wiadomo, supporterzy i tak dalej, wrócili po świętach do pracy, no i te bany, mówię, jakoś 2 dni temu się posypały. Głównie został dotknięty serwer EU7, na który już tutaj się logujemy, już wam pokazuję, bo jak pewnie pamiętacie, na serwerze EU7 była gildia, która się nazywała Apple Pay, no i ona ten serwer totalnie dominowała. Tutaj akurat, jeżeli o to chodzi, no to no, praktycznie całe top 30 było właśnie tą gildią zaspamowane, nazwijmy to, no i po prostu wiadomo, serwer był dość słaby, no i ta gildia się złożyła i po prostu zdominowała cały serwer, co widzimy w tym momencie. Natomiast teraz, jak widzimy, Apple Pay ma zaledwie 21 członków, no i dużo graczy, którzy zostali właśnie w tej gildii, po prostu dostało bany. Dlaczego? Ano dlatego, że masa graczy z tej gildii, nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście nie, natomiast masa graczy z tej gildii właśnie korzystała z tych tańszych grzybków, no i zobaczcie, dość długo pograli, jakby nie patrzeć, bo tu podobijali jakieś 350 levele, nawet 370, tu Autizmo Magiem też bardzo mocno cisnął, zresztą mamy tutaj, no, pierwszą twierdzę, 15, salkę rycerską, tak samo twierdza 20, salka 20, no generalnie bardzo, bardzo dużo, powiedzmy, jakichś rekordów i no straszna dominacja tego serwera w wykonaniu tego gracza, natomiast on też korzystał właśnie z tych tańszych grzybów, tak jak zresztą bardzo, bardzo dużo tutaj innych graczy, którzy zostali w tej gildii. Także no gildia top 1 na EU7 się przez to rozpadła, dlatego że po prostu podostawali bany, no i tak to wygląda. Tutaj myślę, że to EU7 zostało najbardziej dotknięte przez to, no ale to jest to, co ja powtarzam wielokrotnie, nie ma sensu korzystania, nawet jeżeli, ja nawet nie wiem dokładnie jak to działało, w jaki sposób oni te tańsze grzyby ładowali, czy cokolwiek, nie mam pojęcia, pewnie mógłbym kogoś tam zapytać i bym się dowiedział, ale mnie to nie interesuje. Tak czy inaczej, nie ma sensu tego robić, bo po prostu prędzej czy później tego bana dostaniecie, nawet jeżeli znacie jakiś sposób czy coś, no to szkoda waszego czasu, szkoda waszych pieniędzy, bo mimo że te grzybki
były kupowane taniej, no to mimo to i tak kupując takie ilości nawet taniej wydali bardzo, bardzo dużo pieniędzy na swoją postać, która finalnie została zbanowana, no i tak naprawdę zostali i bez pieniędzy, i bez czasu, i bez postaci i tyle, nie? Więc no nie ma sensu tego robić, ja odradzam jakieś tam kombinowanie z tymi grzybami, bo prędzej czy później zawsze jakaś konsekwencja jest. No, także tutaj mówię, głównie EU7, gildia Apple Pay, mamy jeszcze serwer EU5, na którym również między innymi osoba z naszej gildii Datalyzed dostała, z tego co wiem, bana, już go nie ma tutaj aktywnego od 2 dni, tam też był jakaś drama była, z tego co widziałem, właśnie z tym graczem, no on tutaj bardzo mocno cisnął tym bardem, nie wiem czy pamiętacie, on tutaj był jedną z topowych postaci razem z THC, czyli naszym rodakiem. No i również no, dostał bana po prostu, też podobno korzystał z usług jakichś tam i właśnie z tych lewych grzybów, te lewe grzyby kupował, z tych lewych grzybów powiedzmy korzystał, także no z tego co widzimy banik również jest, tu w ogóle na EU5 nie tylko on, bo z tego co widziałem to tam jacyś inni gracze, Kev między innymi, ta osoba z tego co wiem również korzystała z tańszych grzybów, też już jest bez gildii, też dostała bana, także no mówię, na każdym serwerze komuś tam się oberwało, z tego co wiem, istnieje możliwość odkupienia postaci w takim sensie, że po prostu jeżeli dobrze zrozumiałem, nie jestem pewien, więc tutaj od razu mówię, można tak jakby zapłacić to, co brakowało, to, co się powiedzmy zaoszczędziło na tych grzybach, można zapłacić no, dla twórców po prostu gry, no i ta postać dostanie unbana, czyli po prostu no, żeby tutaj całkowicie nie stracić postaci, to można wyrównać te koszty za grzyby i wtedy tego unbana dostać, wykupić tak jakby tego bana, wykupić tą postać i grać sobie dalej. Taka możliwość z tego, co słyszałem, również jest, natomiast czy ktoś z tych graczy skorzysta z tego, czy nie, tego już nie wiem, szczerze mówiąc wątpię. No, więc tak to po prostu wszystko wygląda, tak to się prezentuje. Na EU1, z tego co wiem, o Jezu, jak tutaj w ogóle... No dobra, teraz zalogowało. Na EU1 z tego co wiem też sporo osób podostawało bany. Tutaj akurat w topce nie widziałem za dużo osób bez gildii, ale też mi pisaliście na streamie, że na EU1 te baniki poleciały. Wiadomo, że pewnie niektóre osoby zbanowane jeszcze są w gildii, bo to nie jest tak, że od razu się znajdzie podmiankę. Trzeba troszkę poczekać, ale na EU1 z tego co wiem właśnie też jacyś ludzie podostawali bany. Tu nawet u nas zobaczcie, Hrollo ma 2 dni, Kev tak samo, który gra na EU5, na EU1 też ma 1 dzień, tutaj też dostał bana, więc widocznie tutaj też korzystał z tych darmowych grzybów. Tutaj mamy Psylasa, który ma 2 dni. Tu w ogóle wczoraj jak patrzyłem na streamie było więcej osób, więc może już coś popodmieniali. Natomiast no właśnie, na każdym serwerze komuś się oberwało. No i szkoda, nie? W sensie szkoda. Dobrze, bo jest to sprawiedliwe, jeżeli osoby korzystały z takich powiedzmy... no po prostu tańszych grzybów, no to dobrze, że dostali te bany względem graczy, którzy kupują te grzyby normalnie, ale z drugiej strony, no zabija to jakąś tam rywalizację, tak jak mówię, na takim EU7 gildia, która była top 1 całkowicie upadła. Także no jest jak jest, ale nie ma co tego robić, bo prędzej czy później tego bana się wyrwie i zostanie się, tak jak wspomniałem, bez pieniędzy, bez postaci i bez czasu, który się włożyło w tą postać. Także tyle, taka informacja, nie jest to dla mnie jakieś wow, nie jest to dla mnie nie wiadomo co, ale widziałem, że wczoraj na streamie dużo osób wspominało o tym, więc stwierdziłem, że też ten temat poruszę. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, piszcie jakie są wasze plany na EU9 i chyba wszystko. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!